przybiały ten świat, na nowe od życia koleje. Z wygodnej pościeli niech dźwiga się rak, i dupi, i ciało w nim leje. Hej bracia sokoły, dodajmy mu sił, by ruchu zapragnął, by powstał i żył. Hej bracia sokoły, dodajmy mu sił, by ruchu zapragnął, by powstał i żył. Sola sokoła na Podbeskidziu. Ruch Sokoli narodził się w Czechach. W Pradze w lutym 1862 roku Henryk Fugner i Mirosław Tyrsz założyli Stowarzyszenie Gimnastyczne Sokół. Idea rozwoju kultury fizycznej, którą można było wykorzystać do walki o niepodległość, przywędrowała na ziemię polskie dość szybko. W zaborze austriackim, we Lwowie, 7 lutego 1867 roku założone zostało pierwsze gniazdo Sokole, zwane później Sokołem Macierzą. Jego prezesem został Józef Milleret, radny miasta i lekarz domowy namiestnika Galicji. Stąd ruch Sokoli rozprzestrzenił się na cały zabór austriacki. Jedną z form tej walki miało być dbanie o odpowiednią tężyznę fizyczną narodu poprzez systematyczne uprawianie ćwiczeń gimnastycznych. Towarzystwo Sokół stało się ostoją polskości, a propagowanie gimnastyki, zgodnie z ideą zawartą w starożytnej maksymie mens sana in corpore sano, w zdrowym ciele zdrowy duch, nadzieją na odzyskanie niepodległości. Upowszechnianie ćwiczeń fizycznych Sokoli stawiali na pierwszym miejscu, ale równie ważne było wychowanie kulturalno-oświatowe i patriotyczne. W Sokole każdy miał kontakt z kulturą. Sokoli organizowali często wieczorki, przedstawienia, odczyty. Przy wielu gniazdach istniały amatorskie kółka teatralne, chóry, orkiestry. Towarzystwo było też bardzo mocno nastawione na rozwijanie uczuć patriotycznych. Ważny dla tego typu działalności był fakt, iż patronem Sokoła był Tadeusz Kościuszko. Każde gniazdo miało obowiązek organizowania obchodów kościuszkowskich, na przykład w formie zawodów. 11 listopada 1918 roku Polska dzięki zaangażowaniu naszych pradziadków patriotów odzyskała po 123 latach niewoli upragnioną niepodległość. Na czele wolnej Polski stanął Józef Piłsudski i wszyscy razem, politycy, obywatele, rozpoczęli pracę nad odbudową wolnej ojczyzny. W tej pracy nie mogło zabraknąć też Sokolich. Towarzystwo stworzone do rozwijania tężyzny fizycznej i kształtowania odpowiedniego ducha postanowiło pracować w odrodzonym kraju. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich działań był naród rdzeń, wokół którego budowano ideał wychowawczy II RP. Takie podejście do wychowania było wyrazem dumy z odzyskanej niepodległości i odpowiedzialności za państwo. Nie będziesz miał innych ojczyzn, jak tylko Polskę jedną i nierozdzielną. Nie pozwolisz brać na daremno imienia ojczyzny na pokrycie wstecznictwa, służalstwa i despotyzmu. Będziesz pamiętał o wszystkich rocznicach narodowych, święcić je będziesz w gnieździe twoim i drugich do święcenia pobudzać będziesz. 3. Kochaj ojczyznę swoją, abyś sam na miłość i cześć zasłużył. Nie zabijaj ducha narodu twego. Nie kochaj obcej mowy, nie przedkładaj jej nad Polską. Nie okradaj narodu twego z chwały. Nie przekręcaj i nie poniewieraj dziejów ojczystych.
Nie pożądaj łaski wrogów Twojej ojczyzny. Ani godności, ani orderów, ani tytułów, które tych wrogów są. Ważna jest też symbolika organizacji. Godłem Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół jest biały sokół zrywający się do lotu w prawo, trzymający w szponach ciężarek gimnastyczny na czerwonym polu. Ziemia międzybrodzka niczym nie różniła się od pozostałych regionów Polski. Do tak małej wsi również dotarła idea sokoła w zdrowym ciele zdrowy duch. Naszym pradziadkom także leżało na sercu patriotyczne wychowanie młodego pokolenia. Karol Waluś wspólnie z kolegami, m.in. Stanisławem Majdakiem, zainicjował utworzenie Gniazda Sokolego w Międzybrodziu Lipnickim w roku 1914. Po wybuchu I wojny światowej Karol Waluś wraz z innymi mężczyznami wstąpił do wojska austriackiego. Z wojny powrócił w 1918 roku, by po wybuchu konfliktu zbrojnego między Polską i Czechami o Zaolzie wstąpić na ochotnika do 12. Pułku Ziemi Wadowickiej. W walkach w miejscowości Stonawa w Czechach poniósł śmierć. Jego ciało z licznymi ranami od kul i bagnetów złożone zostało na cmentarzu w Stonawie. Po latach członkowie Związku Polaków na Zaolziu ufundowali tablicę pamiątkową dla poległych Polaków. Wśród wielu nazwisk znajduje się tam też nazwisko Karola Walusia, założyciela naszego międzybrodzkiego sokoła, a zarazem pierwszego bohatera, który okazał się być wiernym ideałom Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Wypełnił swój obowiązek do tego stopnia, że jako ochotnik złożył najwyższą ofiarę, ofiarę krwi. Wraz z obecnym prezesem PTG Sokół, Piotrem Haratem, udajemy się na spotkanie z wnuczką Karola Walusia, Janiną Dobija, oraz córką Józefa Kołka, drugiego prezesa Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Międzybrodziu Lipnickim, Józefą Wojtyłą. O, Piotruś, gdzie? A kaj się ty tu wziął? Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Jako sąsiad i członek rodziny tutaj wnuczki założyciela naszego, Karola Walusia, założyciela Stowarzyszenia Sokół. Wędrując tak od domu do domu, pytając o karty historii naszego stowarzyszenia, co założyciel, dziadek, cioci Janiny zrobił dla nas, dla Międzybrodzia w zasadzie, zostało zaszczepione trochę w mojej świadomości taka chęć reaktywowania tego stowarzyszenia. Więc zwróciłem się po kolei, dążąc do wszystkich świadków, którzy mieli coś do powiedzenia. I tak dotarłem do pani Józi Wojtyła, która wraz ze swoimi braćmi bardzo dużo nam wniosła w poznanie historii. Okazało się też, że przechowywali sztandar, oryginalny sztandar Sokoła, który w 1924 roku nasi sokoli ufundowali i poświęcili jako swój sztandar. A więc zwróciliśmy się, by nam opowiedziała jego historię. Historię przechowywania, która jest fantastyczna, jest opisywana w różnych wydawnictwach. No to podczas wojny przychodzi proboszcz, ksiądz Jan Banaś, i mówi do taty: Kołek, chodź, dodaję, to jest już popakowane, zabierz te sztandary. Nie? Tata, no ja swój wezmę, ale ten młodzieżowy
No też zabierz, a potem coś zrobicie z tym, nie? No to zrobimy tak. Przybijemy go w tym, w szafie za ubraniami, bo ubrania tak wisiały i tam, no i tam go jakimś papierem zadrategują. Nie. Tak nie, to jest jeszcze niepewne. No to jeszcze co? Wyciągnie taka kuchenna szafka była, dzisiaj pamiętam, biała. I tego, i było tylko półki, takie zwykłe, nie takie meble jak dzisiaj, no jak to dawno. I poukładali, wyciągnął te jedne półkę, poukładali na tej półce i tyle źle zrobili, że te szarfy też na to położyli. A to jak to w szafce, coś i pod górę to pod tego wali. Jak to w szafce, coś tam się wylało i właśnie te plamy czerwone, co tam są na tym. No i, no i tam to było. Dobra. No, dlatego dla nas ten sztandar tak się okazał cennym. Myśmy, no bardzo. Myśmy zaraz stwierdzili, że no jest już w takim stanie, że nie można go tak używać na co dzień. Tak. Więc bardzo szybko, bo w przeciągu 2 lat zbieraliśmy fundusze i zrobiliśmy replikę. Jest drugi taki sam sztandar. Aha, teraz. Aha. I na tych uroczystościach... Renowacje też, bo został odnowiony, poszywany tak, tam, tak, gdzie trzeba. Też być może nawet w tej samej pracowni, bo też w Krakowie. Też w Krakowie. Ale zrobiliśmy replikę, drugi sztandar i tego drugiego używamy na co dzień, że tak powiem. Rozumiem. Ale Pani Józiu, początki to były takie, że umawialiśmy się, że nam ten sztandar będziecie wypożyczać na uroczystości, że cały czas będzie u Was przechowywany, że na uroczystości kościelne czy państwowe jakieś, jak będziemy uczestniczyć jako już Sokół nowo powstały, to będziecie nam wypożyczać ten sztandar. Tak, i dalej był u nas. I tak się to odbywało, do Was, żeśmy go zawsze po tym, po uroczystościach przywozili. Tam był skrupulatnie zawijany w te płótna, w których był przechowywany już teraz w latach powojennych. Pani Józia była inicjatorem, że razem z braćmi oficjalnie bardzo przed domem, łącznie już z młodymi sokołami, z dziećmi, przyszliśmy przed dom do Pani Józi i tam nastąpiło takie oficjalne przekazanie. I po raz pierwszy już szliśmy jako nowi właściciele tego sztandaru. Już od tego czasu miał być przez nas i przechowywany, i pielęgnowany. Między innymi za Wasze zasługi, za to, żeście go tak przechowywali, to Kraków, Rada Odrodzonych Gniazd Sokolich przyznała Wam odznaczenie jedno i sztandar też został odznaczony właśnie za te dzieje, za tą swoją bogatą historię, za te karty historii, które staramy się i przelać na papier i przekazywać młodemu pokoleniu, został nas najwyższym odznaczeniem Legii Honorowej odznaczony. Jeszcze Cię zapytam, a skąd ten drzewiec jest tamten? Bo przecież on jest taki sam, jak tamten był. No przecież to jest drzewiec, który u Was służył za podporę lampy w domu. Aha, no właśnie, no bo się nie mogę przypomnieć. Bo przechowywaliście również, nie wiedzą, no, może, a może, nie wiedzą, może no, nie, bracia no. wiedzieli, że to jest część drzewca oryginalnego od sztandaru. No właśnie, bo to tak przypomina. I on służył za stojak do lampy. Do lampy. W domu. Jestem zachwycona. Ja też. Zbudowana i naprawdę... Jestem pełna podziwu dla niego i dla tej sekcji, dla tej organizacji, tych sokołów. On się podjął trudnych zadań, trudnych i bardzo dużo robi. I to młodzież naprawdę, tak, jakieś w kościele, jakieś są uroczystości, to są na pierwszym planie, naprawdę. I podziwiam ich, te mundury i zawsze przychodzą mi łzy do oczu. Przychodzi mi na pamięć, chociaż nie znałam mojego dziadusia Karola, ale przychodzi mi na pamięć on. Powiedział babci w ten sposób, miej pod opieką te dzieci, bo ja idę bronić ojczyzny. I jak poszedł, tam było całe zgrupowanie, więc ich zaciągnęli już całym z tym, to dowództwo wszystko poszło aż pod Stonawę, do Czech. Tam była masakra, rzeź i zabagnetowali, magnetem go zabili. Także zaginął ślad.
To mój tata też opowiadał, bo on chyba był też w tym czasie tam, nie? Że w tych Czechach, bo też był tak w wojsku i tego też poszedł za ochotnika, to oni widzieli. Czy to przyjaźń chcę powiedzieć? Jak go zamordowali, tego co? Dziadka, jak zamordowali tego dziadka. No, jak zamordowali. Ile miał oznaczeń, to tyle bagnetem go przy tego. Tak, to no. Tato jej to właśnie mówił, no. Bo tam był w tym czasie. Tylko on chyba cudem wyszedł. No właśnie, że ojciec że cudem wyszedł. Już. No byli tam w tej niewoli, nie? W haniebny sposób był zamordowany. Tak, w takim, to pamiętam, jak to opowiadał. To mi przywieźli sokoły. Sokoły, prezes Piotr. Przywieźli, byli tam. Oczukali ten grób. Byli u księdza i wszystko się zgadza. To jest potwierdzenie tej tożsamości i tego mojego dziadka. Że on tam jest, że on tam leży, jest pochowany. Muszę zmienić okulary. I dla Piotra i jego współpracowników złożyć podziękowanie. Szanowni Państwo, serdecznie witam grono sekcji sportowych Sokołów w związku z setnią rocznicą powstania tego związku. Przypadła mi w udziale jako wnuczce po świętej pamięci Karolu Walusiu, wielkim patriocie, założycielem tego związku, podziękować w imieniu całej rodziny za mozolne starania w odnalezieniu mogiły i dostarczenie nam ziemi z tego grobu. Jeszcze raz dziękuję za wszelkie starania i dostarczanie nam tak cennego dokumentu. Niech dobry Bóg błogosławi wam w waszych poczynaniach, wychowaniu młodzieży na wielkich patriotów. Szczęść Boże! A to mam jak talizman. Najdroższy talizman. Orły, sokoły, dajcie mi skrzydła, gruzy, popioły. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Krakowie przyznało w imieniu Rady Odrodzenia odznaczenia naszym członkom honorowym, pani Józefie Wojtyle, brązową odznakę Znak Sokoła za bezpośredni wkład w ocalenie przed okupantem sztandaru międzybrodzkiego Sokoła z roku 1924. Natomiast cała rodzina Kołków za przechowywanie sztandaru przez ponad 60 lat otrzymała medal za zasługi dla Sokolstwa Polskiego. Ówczesnym boiskiem był plac w centrum Międzybrodzia Bielskiego, gdzie dziś stoją restauracja Wrzosowa Dolina i strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej. Tam z okazji licznych imprez stawiane były przyrządy gimnastyczne, poręcze, drążek, skrzynia, koń z łękami, na których organizowane były pokazy gimnastyki. Na pewno w dużej mierze pomógł mi w dotarciu do pewnych informacji nasz kościelny Karol Stwora i w ogromnej tajemnicy przekazał mi coś bardzo cennego. Przekazał mi głowicę, oryginalną głowicę sztandaru sokolego, o której istnieniu, przypuszczam, nie wiedział nikt w Międzybrodziu poza nim. Byłem pierwszą osobą, której zdradził tą tajemnicę ze słowami
że kiedy przyjdzie czas, to będę wiedział, co z tym zrobić. Z tym przesłaniem mnie zostawił. Całość, baczyłeś? Spocznij. Do ślubowania. Świadomi obowiązków wynikających z patriotycznych tradycji polskiego sokolstwa. Ślubujemy uroczyście przed naszym sztandarem i w obecności sokolej starszyzny, że zawsze będziemy dzielnymi i prawymi Polakami, przestrzegającymi rycerskich zasad w całym swoim życiu. Ślubujemy! Szanować rodziców i przełożonych oraz solidnie wykonywać swoje obowiązki. Ślubujemy! Służyć pomocą i stawać w obronie słabszych i pokrzywdzonych. Ślubujemy! Utrzymywać ducha braterstwa w sokolich szeregach. Ślubujemy! Sztandaru sokolego bronić, a za sprawę ojczyzny mojej w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak nam dopomóż Bóg! Po wojsku założyłem rodzinę z Basią, która pomagała mi wcześniej. Przy próbach reaktywowania Sokoła została moją żoną, ale pamięć o Sokole nie minęła. Tak dotarliśmy do roku 2003, już wspólnie z żoną postanowiliśmy wrócić do reaktywowania Sokoła. Naczelnik wyszkolenia sokolego jest generalnie od koordynowania pracy wszystkich instruktorów. Dba o to, żeby wszystkie sekcje sportowe jednakowo prowadziły zajęcia sportowe. Układamy wspólnie z instruktorami program. Wszyscy instruktorzy muszą dbać o to, żeby dzieci miały możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Dbamy wspólnie o to, żeby dzieci z jednej strony mogły uprawiać sport rekreacyjnie, bawić się, ale również jeżeli są ku temu możliwości i trenerskie, i finansowe, to staramy się też o kierowanie dzieci w stronę wyczynu. Aktualnie dziewczyny rozgrywkę prowadzą. W tym momencie będziemy przeprowadzać ćwiczenia. Ćwiczenie będzie to rzut ze skrzydła. Są wakacje, ale dziewczyny ćwiczą, bo gramy w piłkę na poważnie. Piłkę ręczną gramy na poważnie. Z tego powodu też występujemy w lidze podbeskidzkiej. Lidze w tym roku zajęliśmy 3. miejsce. W związku z tym dziewczyny ambicjonalnie podchodzą i dosyć ostro do rozgrywek, do treningu. W związku z tym trenujemy 2 razy w tygodniu. Czwartki, soboty. Treningi odbywają się regularnie, niezależnie od wakacji czy też pogody. Ogólnie rzecz biorąc, to cały czas trenujemy, żeby się przygotować do przyszłego sezonu w amatorskiej lidze podbeskidzkiej dziewcząt. No i po 3. ostatnim miejscu, które zajęliśmy na podium, chcemy piąć się wyżej. Chcemy być sokołami i patrzeć na wszystkie dziewczyny w lidze z wysoka, jako najlepsi. Więc jak widać, dziewczyny starsze, bardziej zaawansowane w żółtych koszulkach. Dziewczyny młodsze, zielone, jak widać w zielonych strojach, bo młode dziewczyny dopiero zaczynają, ale potencjał mają bardzo duży i myślę, że będzie z nich świetna drużyna. To są dziewczyny z rocznika 2000-2003, to jest to szkoła podstawowa. Wygląda to w ten sposób, że jestem dopiero z nimi na 4. treningu, więc to jest wszystko jeszcze świeże, jeszcze się nie znamy za bardzo, ale dziewczyny mają naprawdę potencjał. Już i tak dużo potrafią, widać, że jest ten hart w ducha w nich i widać, że chcą przede wszystkim. Potencjału jest naprawdę mega dużo, więc mamy nadzieję, że będzie coś z tego fajnego. Każdego roku, najczęściej wiosną, robimy nabór do sekcji sportowych. Zapisujemy dzieci przychodzą z rodzicami. Najczęściej organizujemy takie wspólne spotkania, na których i dzieci, i rodzice są informowani o tym, czego mogą od nas oczekiwać, ale również my mówimy o tym, jakie są obowiązki. Bo oprócz tego, że dzieci właśnie zajmują się sportem w tych sekcjach poszczególnych,
to również mają swoje obowiązki, muszą uczestniczyć w świętach narodowych czy świętach kościelnych. Wyjeżdżamy na zloty Sokole, czy do Pilzna, czy do Mielca, do Krakowa i dzieci generalnie mają również obowiązek uczestniczenia w tych dodatkowych zajęciach, no już nie sportowych. Czyli łączymy przyjemne z pożytecznym i z jakimś takim obowiązkiem. Aktualnie w Sokole mamy 4 sekcje sportowe. To jest sekcja piłki ręcznej dziewcząt młodszych, sekcja piłki ręcznej dziewcząt starszych i sekcja narciarska oraz sekcja turystyczna, która jest taka trochę na pograniczu sportu i rekreacji. I mamy również sekcję artystyczną. W tym momencie dzieci zajmują się wykonywaniem ramek okolicznościowych z makaronu. Używają do tego kleju. Jeśli są mniejsze elementy, przyklejają je magikiem, klejem magikiem. Większe elementy koleżanka, która prowadzi razem ze mną zajęcia, przykleja specjalnym pistoletem z klejem. Raczej staramy się dzieciom nie narzucać różnych technik, schematów, jak mają wykonywać dane prace plastyczne. Stawiamy raczej na ich indywidualne predyspozycje, możliwości, żeby same coś stworzyły według własnej inwencji twórczej. Od czasu do czasu panie robią takie zajęcia, że pytają nas, co wiemy akurat o tej sekcji, o Sokole. I jeżeli czegoś nie wiemy, to nam tłumaczą i mówią, co jeszcze powinniśmy wiedzieć. Dowiedziałam się o konkursie od pań. To był konkurs na biżuterię patriotyczną. Akurat ja wygrałam go, miałam pierwsze miejsce. Wszystkie sekcje działają w oparciu o pracę społeczną instruktorów. Każdy instruktor prowadzi zajęcia za darmo. Dzieci nie ponoszą żadnych kosztów. Wyjątkiem tu jest sekcja narciarska, która liczy blisko 50 osób. I koszty utrzymania, czyli zakup nart, kasków, kijków jest na tyle duży, że rodzice wnoszą opłatę 5 zł co miesiąc za zajęcia, po to, żebyśmy mogli gdzieś tam amortyzować po drodze te koszty i żeby można było kupić jakąś dodatkową parę nart. Bo trzeba dodać, że dzieci w sekcjach są wyposażane w każdy sprzęt, to co jest im potrzebne, stroje, piłki, narty. Dzieci to wszystko dostają za darmo u nas. Czyli generalnie jedynym ich obowiązkiem jest chodzić na zajęcia, a o całą resztę dbamy my. Dzięki zajęciom w Sokole, dzięki uczestnictwu w poszczególnych sekcjach, dzieci mają możliwość aktywnego spędzania czasu. Nie siedzą godzinami przed komputerem, tylko spędzają ten czas na sali gimnastycznej, na boisku, w plenerze, na wycieczkach, w górach i to jest najważniejsze. Równaj do lewej. Całość. Baczność. Czołem! Na sali gimnastycznej odbywają się zajęcia dzieciaków sekcji narciarskiej. Zajęcia przygotowują dzieciaki przez sezon letni do sezonu zimowego, żeby mogły bezkontuzyjnie uczestniczyć w zajęciach na śniegu. Efektem naszej pracy letniej, jak i oczywiście zimowej, jest to, że dzieciaki uczestniczą w zawodach narciarskich odbywających się na terenie naszego powiatu, oczywiście zdobywając miejsca na pudle. Przez Wadowice dotarliśmy do Krakowa. W Krakowie powstała w 90 roku Rada Odrodzonych Gniazd Sokolich, która służyła pomocą właśnie młodym gniazdom Sokoła, które starały się o reaktywację. Tam otrzymaliśmy wzór statutu, wzór pism, które należy złożyć już w sądzie, w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po zdobyciu tych informacji przystąpiliśmy do ponownego zebrania założycielskiego i nasze stowarzyszenie zaczęło już formalnie istnieć.
ideą było to, by zatrzeć granice naszych miejscowości, by stworzyć stowarzyszenie działające na terenie całej gminy. Dlatego nazwa już, nie było to Polskie Towarzystwo Gimnastyczne w Międzybrodziu, tylko w gminie Czernichów. Chodziło nam o to, że wszystkie dzieci z naszej gminy mają według nas takie samo prawo do czerpania z czegoś, co jest dla nich, miejmy nadzieję, dobre, co jest dla nich spożytkiem. To, co mogliśmy dać od siebie, staraliśmy się dać wszystkim dzieciom jednakowo. Kurwa, piękne po prostu. Pierwszy raz w tym roku jesteśmy na Słowacji. Co czujecie? Są taternictwo, wyjechać na Kasprowy i przejść na Gastę. Niepewnie. Ja wracam do Polski po prostu. Ja płam tylko. Ten przy w tych murach, nie? No to tam z tamtej strony myśmy szli właśnie do tamtej strony, od Słowacji. No. Wiecie, co ja sobie pomyślałam? Moglibyśmy jechać na wiosnę albo kiedyś w październiku, no. Pierwszy weekend października na przykład, no. I spać w schronisku na hali gąsienicowej i w jeden dzień iść na Kozi, a w jeden dzień iść na Kościelec. Dobra. Dobry pomysł? Ja dobry pomysł. Elegancki. Od początku po zarejestrowaniu naszego stowarzyszenia przyjęliśmy zasady, które obowiązywały w Sokole od zarania, czyli od tego, kiedy powstał w 1837 roku we Lwowie. My przyjęliśmy zasady, statut, ideologię Sokoła z tamtych lat. I stwierdziliśmy, że wszystko, co robimy, należy się tym dzieciom. Reaktywacja naszego stowarzyszenia odbyła się w kwietniu 2003 roku. Już od samego początku zamierzaliśmy organizować imprezy, które będą miały charakter rekreacyjno-sportowy. Zgromadzą mieszkańców całej gminy, ale też gości, którzy często wypoczywają na naszym terenie. Również imprezy te miały na celu zgromadzenie jakichś funduszy, które będą wspierały naszą działalność, które pomogą nam się rozwijać. Pierwszą imprezą, którą zorganizowaliśmy właśnie o takim charakterze, była majówka z Sokołem. Odbyła się ona w maju 2004 roku, czyli rok po reaktywacji. Udało się wszystko świetnie zorganizować. Jakoś w miarę dobrze przebrnęliśmy przez tą imprezę. I jakby na fali tego, nazwijmy to, sukcesu, powstał zamysł zorganizowania pożegnania lata z Sokołem. I była to rzeczywiście impreza na dużą skalę, ponieważ na początku była organizowana jako impreza trzydniowa. Już w piątek zbierali się harcerze, którzy organizowali tam jakieś podchody, no i całą masę imprez takich właśnie o charakterze zabaw harcerskich. Natomiast dwa kolejne dni, sobota i niedziela, to były imprezy dla dzieci, festyn, zabawa. No i przede wszystkim Mistrzostwa Polski samorządowców i parlamentarzystów w siatkówce plażowej. Rok rocznie przygotowywana była loteria fantowa, która pozwalała nam na gromadzenie środków, no, oczywiście na działalność statutową. No i oczywiście loteria, w zależności od tego, jaką mieliśmy nagrodę główną, była mniej lub bardziej atrakcyjna, ale zwykle uczestników loterii było naprawdę, naprawdę mnóstwo. Kolejną imprezą, którą organizowaliśmy, był bieg Jelenia. Był to bieg uliczny, bieg górski w zasadzie. Trasa prowadziła z Bielska Białej przez Przełęcz Przegibek do centrum Międzybrodzia. Był to bieg główny, był przeznaczony dla osób dorosłych, natomiast biegi uliczne, biegi dla dzieci, biegi uliczne odbywały się w Międzybrodziu Bialskim na krótkich dystansach, dostosowanych oczywiście do wieku poszczególnych uczestników. Sekcją, która działała w Sokole od początku naszego istnienia, była sekcja żeglarska i właśnie dzięki sekcji żeglarskiej rozgrywaliśmy co roku regaty Żar.
Regaty Żar odbywały się w klasie Optymist, w związku z tym przyjeżdżały do nas całe gromady dzieci z całej Polski, żeglarzy z całej Polski, bardzo młodych żeglarzy, ponieważ ta klasa jest przeznaczona dla dzieci bodajże do 10 roku życia. Zawody odbywały się zwykle na początku lipca. Czasem połączone były z Dniami Morza, które odbywają się w Międzybrodziu Bialskim. Najważniejszą imprezą dla naszego stowarzyszenia jest jednak Dzień Sokoła. Odbywa się on co roku w grudniu, zwykle w okolicy Mikołajek, ponieważ łączymy wtedy przyjemne z pożytecznym. Nasze dzieci oprócz tego, że bawią się na imprezie, dostają jeszcze od Mikołaja drobne upominki. Ale impreza ta ma na celu integrację członków stowarzyszenia. Spotykamy się wtedy wszyscy, od najmłodszych do najstarszych. Tak? Wszyscy jesteśmy umundurowani w strojach reprezentacyjnych. Dzieci przychodzą ubrane w swoje mundurki, w dresy. Najważniejszym elementem tego spotkania jest ślubowanie nowych członków Sokoła. Otrzymują wtedy legitymację, otrzymują koszulki pamiątkowe, w których później uczestniczą na przykład w zajęciach. Oprócz dzieci przychodzą na tą imprezę również sympatycy, miłośnicy naszego stowarzyszenia. Przychodzą goście zaproszeni, członkowie władz. Czułem się prawie z nimi związany, tak jak oni między sobą. Ja się cieszyłem, że mnie zapraszają, że mi wcześniej mówią co, gdzie, jak. Starałem się im też na ile moje możliwości w jaki sposób tam pomóc, zorganizować jakieś spotkania w Warszawie nawet, bodajże raz nam się zdarzyły. No, stałem się honorowym członkiem, a później w takiej rozmowie mówię, co ja bym już tak nie chciał być honorowy, bo to takie, mnie tam larmurka nie jest potrzebna, ja mam potrzebę ducha, żeby być z wami, bo mnie to no, po prostu interesuje. Można by powiedzieć, nawet rajcuje. Jak już się porozumieliśmy, że niewątpliwie również ze strony całego zarządu była to propozycja, myślę, dla nich równie miła, że chce wstąpić już tak jak na zasadzie zwykłego, dobrego członka, no to wtedy właśnie odbyła się uroczystość. Jak dobrze pamiętam, w szkole było ślubowanie, paluszki do góry, ślubowanko się odbyło, wszystko i no w jaki sposób mnie pasowano na tego członka już stowarzyszenia. No i to jest oczywiście bardzo miłe. No do tego stopnia, że nieśmiało spytałem, czy mógłbym się też tak ubrać jak oni. Mogę powiedzieć, że jestem dzisiaj właśnie po próbie u krawca i to już drugiej. I będzie mi bardzo miło, będzie to nawet mój honor, że będę mógł w tym galowym, pięknym mundurze uczestniczyć w obchodach stulecia Stowarzyszenia Gimnastycznego Soku właśnie tutaj w Międzybrodziu Bialskim. Piękna sprawa. Klub Honorowych Dawców Krwi przy Polskim Towarzystwie Soku w gminie Czernichów powstał w 2007 roku. Początkowo mieliśmy w zamiarze organizowanie akcji na terenie gminy Czernichów. Organizowaliśmy akcje w każdej z miejscowości, raz w Czernichowie, raz w Międzybrodziu Żywieckim, raz w Międzybrodziu Bialskim, po to, aby ułatwić krwiodawcom dostęp do oddawania krwi. Później to się troszeczkę zmieniło, ponieważ niełatwo było znaleźć miejsce. Też inne trudności po prostu stawały nam na drodze i stwierdziliśmy, że będziemy organizować akcje tylko na terenie Międzybrodzia Bialskiego, gdzie zresztą najwięcej krwiodawców należy do klubu. Początkowo musieliśmy zapewnić warunki sanitarne odpowiednie do tego, żeby można było odbierać krew. Z biegiem czasu zmieniło się to i na miejsce dojeżdża ambulans przystosowany właśnie do tego, żeby odbierać krew w odpowiednich warunkach. Dzięki naszej Sokolej inicjatywie krew pozyskiwana na naszych akcjach trafia do banku w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Katowicach. Poza tym, że pełnię funkcję prezesa, staram się
również brać udział w zajęciach z młodzieżą, z dziećmi. I tak jestem czynnym instruktorem sekcji narciarskiej. Pomagam instruktorkom w prowadzeniu zajęć, w zajmowaniu się dziećmi tymi, które pierwsze kroki stawiają na nartach, w nauce jazdy na nartach. A poza tym wszystkim od tego roku utworzyłem nową sekcję, sekcję militarną. Jest to młodzież starsza, zaczyna się od grupy, od wieku gimnazjalnego do szkół średnich, nawet do studentów. I jest to sekcja o bardzo szerokim wachlarzu zajęć, począwszy od jazdy na nartach, przez biegi, przez walki, wręcz przez sporty obronne, przez posługiwanie się różną bronią, nawet bronią palną. Wprowadziłem bardzo mocno, bardzo dużo elementów muszty wojskowej. Jest moją nadzieją, że kiedyś ta sekcja zostanie sekcją reprezentacyjną Sokoła. Potrafiliśmy się jednolicie umundurować. Również dzieci występują w jednolitych strojach. Widać nas na wszystkich uroczystościach, czy to są państwowe, czy kościelne, czy gminne. Praktycznie dziś chyba nikt sobie nie wyobraża żadnej imprezy czy święta bez udziału Sokoła. W myśl naszego hasła, naszego motto całego Sokoła, mens sana in corpore sano, w zdrowym ciele zdrowy duch, wychowujemy nie tylko w duchu sportowym. Staramy się również dzieci wychowywać w duchu patriotyzmu, tolerancji, miłości do ojczyzny. Że to wychowanie przynosi efekty. Sądzimy potem, że te dzieci w swoim wolnym czasie potrafią się zmobilizować, potrafią przyjść, stanąć w swoich mundurkach za starszymi członkami Sokoła umundurowanymi, czy to w wolną niedzielę. Przychodzą, stają razem z nami za sztandarem Sokoli. Może kiedyś zostaną tak jak my, ludźmi, którym znane jest pojęcie tolerancji, patriotyzmu, miłości do ojczyzny. Dla ludzi, którzy doskonale rozumieją, co znaczyły słowa Bóg, honor, ojczyzna, co te słowa dla nas obecnie znaczą. Żył.